Dominacja. Kontrola. Czy to na pewno tak musiało się skończyć? Witam w serii popularno-naukowej Koń do kwadratu. A dzisiaj pogadamy sobie o dominacji. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Dr. Horse. I na hasło Koń do kwadratu macie 15% zniżki. Nie, Luś? Dużo, nie? Dominacja to bardzo kontrowersyjny temat, ale dzisiaj nie będziemy mówić o skomplikowanych zależnościach między końmi. I dzisiaj pogadamy sobie raczej o tym, dlaczego dominacja jest mylnie pojmowana i wpychanie jej wszędzie jest bardzo szkodliwe dla koni. Konie wcale nie myślą o tym co chwilę, żeby zdominować człowieka albo jakiegoś innego członka stada, uwierzcie mi. Jeżeli naprawdę chcecie dać wsparcie swoim koniom, to muszą wam zaufać. A do tego niestety potrzeba sporo czasu. Nie, Luś? No właśnie. Przede wszystkim powinniśmy wykazać się łagodnością, cierpliwością, rozumieć podstawowe potrzeby, a przede wszystkim umieć postawić się czasami w jego sytuacji. A niektóre rzeczy naprawdę trzeba zacząć tłumaczyć w jak najprostszy sposób, bo te małe muszczki nie zawsze wszystko rozumieją. Pierwsze pytanie, jakie musicie zadać sobie, to przede wszystkim, czy wasz koń rzeczywiście jest w stanie fizycznie sprostać waszemu zadaniu. Bardzo wiele niepożądanych zachowań, takie jak gryzienie, kopanie czy niechęć do ruchu, tak naprawdę często wynika z dyskomfortu. Może to wynikać ze zbyt dużych wymagań albo na przykład z tego, że koń nie jest odpowiednio umięśniony, w przeciwieństwie do Elo, naszego naczelnego grubaska, do wykonywania pewnych rzeczy. Jednak mogą być to też objawy różnych chorób, na przykład wrzodów, czy jakieś pierwsze oznaki kontuzji. A co się stanie, gdy tak naprawdę zaczniesz zmuszać konia do pracy, który jest obolały? Co nagle stanie się tym złośliwym, przypniecie mu taką łatkę, leniwego albo agresywnego? Co się stanie, gdy zamiast szukać problemu i sytuacje takie właśnie jak brykanie, dębowanie, zaczniemy przypisywać temu, że nasz koń nas nie szanuje i stara się nas zdominować? Bo co, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że konia należy zdominować i że to jest po prostu brak szacunku. Ale to jest brak szacunku. Czy ty nie dominujesz właśnie? Niestety, w takim podejściu do pracy z koniem nie ma szacunku. Nie wiem, czemu wszyscy się skupiamy na tym, żeby koń szanował nas. A mało kto pamięta o tym, żeby rzeczywiście pamiętać, że to my powinniśmy szanować też te zwierzęta. Pogłębienie problemu z wrzodami powoduje poważne konsekwencje dla całego organizmu. Mm-hmm. Co? Wyobraźcie sobie, że koń nam coś komunikuje, a wy zmuszacie go do pracy dalej i dalej. I w pewnym momencie koń zaczyna kuleć. Znacie to? Po trzecie, w taki sposób nie zyskujemy prawdziwego zaufania. Bo wiecie, niewolnik też jest posłuszny. Pamiętajmy zatem, jeżeli myślimy o tym, żeby zdominować konia, to najpierw pomyślmy o tym, co nam tak naprawdę komunikuje. Jeżeli będziemy się dobrze komunikować z naszymi zwierzętami, poprawimy naszą pracę, ich komfort życia, no i przede wszystkim samopoczucie. Nie, Luś? No co, Rzudziku? Jak tam samopoczucie? Ruszamy? Nie. Nie. Tylko nie. Głos! Nie. Pa. A teraz drugie bardzo istotne pytanie. Czy wasz koń czuje się bezpiecznie? Czy na przykład stres izolacyjny został przepracowany? Poczucie bezpieczeństwa to w ogóle długi i skomplikowany temat. Większość niechcianych zachowań, takich jak odsadzanie się, brykanie, gryzienie, tak naprawdę jest wywołane przez nas. Bardzo wiele koni, którym przypisuje się łatkę dominanta, to tak naprawdę w dużej mierze konie, które są przestraszone. Ale nie gryź tego. Konrada ugryź. Które właśnie w ten sposób bronią się przed nadmiarem presji czy agresji. Wiele problemów z wchodzeniem do przyczepy wynika ze stresu związanego z izolacją od stada, czy tego, że po prostu koń boi się ciasnych pomieszczeń. W momencie, gdy my nakładamy na konia dużo presji, żeby właśnie wszedł w tą ciasną, straszną przestrzeń, w końcu te wszystkie czynniki stresujące na siebie się nakładają. No i koń wybucha.
jak ten arbuz. Pojedyncza gumeczka nic nie zrobi, ale wyobraźcie sobie, że każda kolejna gumka to jest właśnie ta sytuacja stresowa. No i sami widzieliście, jak to się wszystko kończyło. Naszym obowiązkiem jest przygotowanie konia na te wyzwania. Przede wszystkim przyzwyczaić go na te różne bodźce i zrozumieć jego emocje. Tak naprawdę próba dominacji koni często eskaluje problem i prowadzi właśnie do nagłych wybuchów zachowań, które mogą być niebezpieczne dla nas i dla naszego konia. Ela. Dobra, koniec.